Kiedy nie możesz się tatuować? Część druga. Już wcześniej nagrałem odcinek o przeciwwskazaniach do tatuowania. Dostałem wtedy kilka komentarzy z pytaniami o inne sytuacje i choroby. Dlatego teraz oglądasz kolejną, ale nie ostatnią część o tym, kiedy nie można się tatuować. Zaczynamy! Kiedy przyjmujesz antybiotyki? Niezależnie od tego, czy stosujesz antybiotyki tymczasowo, czy przez przewlekłą chorobę, nie możesz się tatuować, dopóki je przyjmujesz. Ma to związek z dużo większym ryzykiem powikłań, które mogą wystąpić już po zrobieniu dziary. Niestety, ta grupa leków to broń obosieczna. Nie wiedzą one przecież, które bakterie zniszczyć, więc obrywa się zarówno tym przydatnym, jak i tym szkodliwym. Dlatego często podczas terapii zdarza się biegunka, stan zapalny jelit, a może też wystąpić reakcja alergiczna. Twoje ciało jest w momencie przyjmowania antybiotyków bardzo obciążone, więc nie dokładaj mu kolejnego problemu w postaci rany na skórze. Po pierwsze, może się dużo gorzej goić, a po drugie istnieje jeszcze zwiększone ryzyko zakażenia ze względu na osłabienie układu odpornościowego i chorobą, i lekami. Daj sobie i swojemu organizmowi kolejne 2-3 tygodnie, kiedy już skończysz kurację, tylko po to, żeby wrócić do pełni zdrowia. Oczywiście kolejną kwestią jest sama choroba, przez którą konieczne było stosowanie antybiotyków. Jeśli to stan długotrwały, upewnij się przez konsultację z lekarzem, że możesz ze spokojną głową się wydzierać. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Jeśli spodobał Ci się ten film lub poprzednie, udostępnij go i poleć dalej. Będzie mi też miło, jeśli zostawisz łapkę w górę i suba. Kiedy przyjmujesz immunosupresanty? Kolejna spora grupa leków w dzisiejszym filmie. Immunosupresanty mają za zadanie zmniejszyć naszą odporność. Ujmując to w naprawdę dużym uproszczeniu, środki te niszczą limfocyty, które odgrywają ogromną rolę w całym naszym systemie odpornościowym. Możesz zapytać, po co właściwie tak robić? I odpowiedzią są choroby autoimmunologiczne. Polegają one na tym, że nasze ciała atakują własne komórki, ale w sytuacjach, w których nie powinny tego robić. To bardzo szkodliwe dla organizmu, dlatego konieczna jest nasza reakcja. Do chorób tych zalicza się m.in. alergie. Odpowiedź immunologiczna jest wytwarzana w reakcji np. na pyłki, które wdychamy z powietrza, czy składnik jedzenia, który możemy znaleźć na talerzu podczas obiadu. Nigdy w takich wypadkach nie jest to reakcja pożądana, a w niektórych przypadkach konieczne jest uspokojenie układu odpornościowego. Niestety, podobnie jak w przypadku antybiotykoterapii, nie jest możliwe to bez skutków ubocznych. Spadek odporności dotyczy całego organizmu, więc tatuowanie nie wywoła tak mocnej reakcji, w tym wypadku akurat pożądanej. Czyli odpowiedź na powstałą ranę będzie słabsza, przez co gojenie może być utrudnione, a czasem nawet w ogóle może nie przebiegać prawidłowo. Jeśli przyjmujesz immunosupresanty, to zazwyczaj przyczyna nie znika szybko. Dlatego też musisz skonsultować się z lekarzem, czy możesz się tatuować. Niektóre choroby nie wymagają ciągłej terapii farmakologicznej, co nie oznacza z kolei, że pomiędzy nimi tatuowanie się będzie dla Ciebie bezpieczne. W takim przypadku lepiej nie ryzykować poważnych powikłań zdrowotnych i po prostu się nie dziarać. Dopytaj lekarza, czy i kiedy zrobienie sobie tatuażu nie będzie stanowiło dla Ciebie zagrożenia. Podobnie jak w przypadku wielu innych chorób, lepiej nie dokładać organizmowi kolejnych problemów. W takiej sytuacji rany na skórze powstałej podczas tatuowania. Kiedy masz grzybice skóry? Ta choroba jest wywoływana przez grzyby, dermatofity lub drożdżaki i w każdym przypadku należy ją leczyć. Jeśli chodzi o tatuaż, sama w sobie stanowi zagrożenie tylko w miejscach zmienionych chorobowo, np. skóra głowy, jak łupież, czy stopy, grzybica stóp. Jednak ważniejsze są przyczyny występowania takiej grzybicy. W niektórych przypadkach przenoszone są z człowieka na człowieka, a nawet ze zwierząt domowych. Ale grzybica wywołana przez drożdżaki jest pod tym względem inna. Powodują ją grzyby znajdujące się w małych ilościach na błonach śluzowych i skórze. I zazwyczaj nie powodują one żadnych zmian chorobowych. Ale gdy tylko pojawią się czynniki zmniejszające naszą naturalną odporność, zachwiana zostaje ta równowaga między naszymi ciałami a drożdżakami. To pozwala im na szybsze rozmnażanie, co prowadzi do powstania choroby. Trzeba więc spojrzeć na to nieco od drugiej strony. Co zmniejsza naszą odporność? Choroby, które powodują taki stan, nigdy nie są dla nas dobre, więc należy się koniecznie zbadać. Mogą one być przewlekłe, jak cukrzyca, nowotwory, AIDS, mogą być też tymczasowe, np. terapia antybiotykami i leczenie kortykosteroidami. Nawet i ciąża, która chorobą przecież nie jest, może powodować na tyle spore osłabienie organizmu, że drożdżaki przystąpią do ofensywy. Z podanych względów, jeśli chorujesz na dowolny rodzaj grzybicy, polecam Ci konsultację z lekarzem. I to nie tylko w celu podjęcia jej leczenia, ale również znalezienia przyczyn jej wystąpienia.
Zobacz poprzednie filmy z serii o dziarach. Napisz, czy opowiedzieć o czymś konkretnym związanym z tatuażami. Zostaw suba i łapkę w górę, bo widzimy się za tydzień. I to już tyle na dzisiaj. Siema!